na pewno dla niej, jej pisarstwo, to była walka o polskość i oczywiście potem też dla niej bardzo ważne było, żeby jej pisanie, jej twórczość służyła. I ta służba miała polegać na wychowaniu ludzi. Anna Finby Taylor, Fundacja imienia Zofii Kosak. Dla mnie to była moja babcia. Ja jestem najstarsza z 8 wnuków Zofii i Zygmunta Szatkowskich. W Górkach się znalazła z powodu, że jej rodzice, Tadeusz i Anna Kosakowie, wydzierżawili tutaj majątek w 1922 roku po rewolucji bolszewickiej. Oni przeżyli rewolucję na Kresach Wschodnich, na Wołyniu i po rewolucji zasadniczo byli bezdomni. No i Tadeusz Kosak postanowił tutaj zamieszkać, tu stworzył jakby nowy dom, a Zofia Kosak, moja babcia, się dołączyła do rodziców rok później, kiedy owdowiała, bo Stefan Szczucki, jej pierwszy mąż, zmarł we Lwowie 1 marca 1923 roku. I myślę, że Zofia Kosak zrobiła to, co jest może najbardziej naturalne, po prostu wróciła do domu rodziców. A dom rodziców akurat tutaj był założony rok wcześniej. I ona tu przyjechała z 2 chłopcami właśnie z tego małżeństwa, Julkiem i Tadziem Szczuckimi. Bardzo szybko była odnaleziona przez młodego człowieka, który był w niej zakochany podobno jeszcze jako dziecko, Zygmunt Szatkowski, mój dziadek. I Zofia Kosak wyszła za mąż ponownie właśnie w Górkach, w Starym Kościółku, jakieś 2 kilometry stąd. I kolejne dzieci przyszły na świat. I my wiemy, że ona się zakochała w ogóle w Beskid Śląski, w te góry, tutaj krajobraz, w obyczaje. Bardzo często o tych tradycjach tutaj śląskich pisała. Rodzina opuściła dom, pojechała w kierunek Warszawy, tam się zebrała jeszcze z dalszą rodziną i wiem, że kobiety i dzieci ruszyły na wschód, tak jak zresztą bardzo dużo ludności. I niestety, kiedy tylko Rosjanie przekroczyli granicę polską 17 września 1939 roku i ta wiadomość dotarła do Zofii Kosak, ona postanowiła, że zawrócą cały ten tabór i że przedostali w końcu na niemiecką stronę. Myślę, że to była świadoma decyzja Zofii Kosak, po prostu doświadczenie rewolucji bolszewickiej skłoniło ją do wybrania jakby okupacji, być pod okupantem niemieckim niż sowieckim. No i więc oni zawrócili i Zofia Kosak zostawiła swoje dzieci w Suchej. Siostra Zygmunta Szatkowskiego, mojego dziadka, tam właśnie mieszkała przy majątku. Jej mąż właśnie od Glinków, tam właśnie mieli bardzo duży majątek. A sama Zofia Kosak udała się do Warszawy i bardzo szybko weszła w konspirację. Zaczęła pisać do prasy podziemnej. Bardzo szybko była współorganizatorką, założycielką Frontu Odrodzenia Polski. I potem Front Odrodzenia Polski miał swoje wydawnictwa Prawda i Prawda Młodych. Ona się zajmowała prawdą, a Władysław Bartoszewski Prawdą Młodych. No i na własną rękę ona zaczęła pomagać Żydom. Z powodu, że była bardzo znaną pisarką przed wojną, masę ludzi ona znała i masę ludzi ją znało.
I my wiemy z tego, co oni potem opowiadali i pisali, że było bardzo trudno jej odmówić, jak ona zastukała do drzwi i miała dziecko z żydowskiego pochodzenia, które trzeba było pilnie ulokować. Zofia Kosak i jeszcze druga pani, Wanda Krachelska-Filipowicz, bardzo szybko one doszły do wniosku, te dwie panie, że nie wystarczy po prostu ulokować kogoś z żydowskiego pochodzenia w rodzinie, czy u zakonnic, czy zakonników, z powodu, że tym dłużej wojna trwała, to tym bardziej w ogóle całe społeczeństwo polskie stało się ubogie, bo po prostu bieda. I żeby nakarmić, ubrać, szkolić, leczyć dodatkowego członka rodziny, za tym musi jeszcze iść wsparcie finansowe. I dlatego właśnie te dwie panie zwróciły się do delegatury rządu we Warszawie o sformalizowanie właśnie tej całej akcji i o pomoc finansową. I tym sposobem właśnie Żegota powstała. I za to panie są uznane jako sprawiedliwe wśród narodów świata. Jeden z dużych problemów był, że szybano nie tylko Niemców, ale i Polaków, bo wśród Polaków byli ci, co donosili. I Zofia Kosak sama pisała w podziemnie pasze o tym problemie. Też wymieniała miasteczka, w którym były wypadki, że Polacy mordowali Żydów. I były sądy podziemne, które też nawet wyroki na osoby, które właśnie popełniały różne zbrodnie na ludność żydowską. Były właśnie takie sądy, które wykonywały różne wyroki sądów podziemnych. Więc to były bardzo trudne czasy. I w pewnym momencie, w 1943 roku, Zofia Kosak jest zatrzymana przez patrolę uliczną we Warszawie i po prostu ma dokumenty sprawdzone, co ma w torbie, no i niestety ma bibułę, tak zwaną kasę podziemną na sobie, ale ma dokumenty wystawione na Zofię Śliwińską. I jako Zofia Śliwińska jest bardzo szybko przetransportowana z Pawiaka na do Birkenau, do Oświęcimia, do obozu. I tam ona przeżyje zimę 43-44, mimo że choruje na tyfus. I podziemie, chcąc uratować jej życie, ją wydaje. I władze obozu Birkenau leczą Zofię Kosak na tyle, żeby można było ją przewieźć do Warszawy i wręczyć Gestapo. I tam Zofia Kosak jest przesłuchiwana, dostaje wyrok śmierci, ale tuż przed powstaniem udaje się podziemiu wykupić Zofię Kosak. Szczegóły nie znamy, czy to była jakaś kwota pieniężna, czy to byli jacyś jeńcy niemieccy, co też oczywiście podziemie miało. Nie znamy na jakich warunkach, ale była bardzo mała grupka osób, która była wypuszczona razem ze Zofią Kosak właśnie koniec lipca 1944 roku. I Zofia Kosak w ten czas się dołączyła do ludności warszawskiej, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. Ona sama pisała znowu do prasy powstańczej, nadawała na radiu powstańczym, a jej dzieci Witold i Anna brały aktywny udział w Powstaniu Warszawskim. Mój ojciec z bronią w ręku, a ciocia Anna jako sanitariuszka. Oni wszyscy przeżyli, a jedyny domownik, który zginął z powodu II wojny światowej, to był Tadeusz Szczucki. Ten młodszy syn z pierwszego małżeństwa Zofii Kosak. Nie wiemy, czym on podpadł Niemcom, ale wiemy, że on został osadzony w Auschwitz i tam zginął w marcu 1943 roku. Zofia Kosak, ona miała swój numer. Tak, jeszcze podczas okupacji miała go usuniętego przez takiego znajomego lekarza Stanisława Krunickiego. Myślę, że Zofia Kosak się bała, że znowu może być kontrolowana przez Niemców i
zobaczywszy ten numer, oni sprawdzą dokładnie, kim ona jest i że znowu jej grozi aresztowanie, może kolejny obóz, może śmierć. Tylko że ona miała to usunięte i wiem, że była dość taka wyraźna blizna w tym miejscu. Myślę, że w ogóle temat II wojny światowej dla rodziny był trudny i nie pamiętam, żeby ojciec lubił wspominać. Babcia od czasu do czasu w rozmowie jakby coś naturalnie wyszło, ale raczej o Oświęcimiu nie mówiła. Oświęcimiu jak w ten czas mówiono na Auschwitz-Birkenau, ale ja i mój brat Wojtek my z ojcem towarzyszyliśmy babci i dziadzie, jak babcia była zaproszona do Oświęcimia, do obozu Auschwitz. Czytając babci wspomnienia z tego okresu, z otchłani, to tam jest opisane dokładnie, w którym baraku babcia była, to już to odnalazłam, ale nie pamiętam, żeby w ten czas babcia powiedziała, czy pokazywała palcem, że tam była. Myślę, że raczej dla babci to w ogóle było bolesne tam wracać i wiemy, że babci choroba serca się nasiliła. Tutaj w 1968 roku w Górkach Zofia Kosak, która już chorowała na serce, wyjechała stąd do Bielska, do szpitala i potem zmarła w Bielsku bardzo szybko i została pochowana na cmentarzu w Górkach. I to właśnie po jej śmierci Zygmunt Szatkowski postanowił założyć w domku obok Muzeum Zofii Kosak-Szatkowskiej, które do dziś funkcjonuje i on zmarł w 1976 roku. Rodzina nigdy nie było stać na to, żeby odbudować dwór. Ale wiem, że babcia tak marzyła po powrocie tutaj po wojnie, gdyby się znalazły środki, żeby chociaż tą środkową część jakby odbudować, wyburzając te boczne części. Niestety za jej życia się nigdy to nie udało. I właściwie przez pół wieku się to nie udało. Dopiero Fundacja imienia Zofii Kosak, można powiedzieć, udało się dzięki funduszom unijnym jakby zrealizować pewną wizję samej Zofii Kosak. Czuliśmy, że się nigdy nie wróci do tego, co było, zwłaszcza, że zawartość tego domu, meble, obrazy, one nie istnieją. One, to, co rodzinie udało się wywieźć w 1939 roku, to było naładowane na pociąg w Skoczowie do Warszawy. I niestety, zanim udano to dostarczyć rodzinie w Warszawie, przy bombardowaniach dworca kolejowego zostało wszystko zniszczone. I więc to, co jest obok muzeum z okresu przedwojennego, to jest to, co już było w mieszkaniu moich dziadków we Warszawie. Więc myśmy jako pokolenie byliśmy świadomi, że się nigdy nie wróci do tego, co było, mimo że są fotografie z wnętrza. A oprócz tego myśmy chcieli, żeby jakby to miejsce służyło może najbardziej właśnie młodym ludziom. I dla nas te mury, te surowe mury tutaj, które tak wchodzą przez te szyby, one są bardzo wymowne. Jeden z jej wychowanków, Władysław Bartoszewski, mówił, że warto być przyzwoitym. Może to się nie opłaca czasami, ale na pewno jest łatwiej z tym żyć później i to jest jedyny sposób, żeby jakby dobro zwyciężało nad złem.